Zakończyliśmy właśnie warsztaty kuchenny recykling Zero Waste w zespole szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie i jesteśmy zachwyceni. Prawda jest taka, że przede wszystkim udało się przekonać młodzież do tego, że wszystko co jemy nie tylko ma znaczenie, ale także to co powstaje w czasie tego jedzenia i to co zwykle trafia do koszy na śmieci również może zostać przetworzone. Zainteresowanie jest duże. Cieszy nas to, że w zajęciach wzięły udział dwa roczniki, w zasadzie trzy, bo jeszcze dwie reprezentantki klas, które mają kwalifikacje zawodowe, czyli można powiedzieć już są zawodowymi kucharzami, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliły się one z młodszymi koleżankami i kolegami. Klasy gastronomiczne, profilowane, ponieważ nasze warsztaty wpisują się w program nauczania koszalińskiego ekonoma. No i to, co cieszy najbardziej, że już kolejka na kolejne zajęcia się ustawia. Musieliśmy losować uczestników. No, ze względu na ograniczenia pracowni skupiliśmy się tylko na węższej grupie, ale jeżeli będzie taka możliwość, to z przyjemnością odwiedzimy ekonoma po raz kolejny. Już niebawem spotkamy się z młodzieżą w innej szkole województwa zachodniopomorskiego. Oczywiście dzieląc się wiedzą na temat tego, w jaki sposób racjonalnie gospodarować produktami spożywczymi i w jaki sposób przygotowywać zdrowe, niedrogie, młodzieżowe i wpisujące się w ideę Zero Waste potrawy.